Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry słuchaczom i pani redaktor. Zawsze pytamy, jakiej pomocy Caritas udziela, ale kiedy ostatnio przeczytałam informacje o pielęgniarkach, które są w bardzo trudnej sytuacji, to muszę odwrócić te pytanie. Jakiej pomocy w tej chwili potrzebuje Caritas? No, zaskakujące pytanie, ale leży w tym pytaniu bardzo wiele prawdy, dlatego że my dysponujemy około 140 pielęgniarkami dyplomowanymi. 10% tych osób pozostaje na kwarantannie, na izolacji albo na opiece nad małymi dziećmi. Także w tej chwili ratujemy się takim zabiegiem, no nie do końca takim, bym powiedział, humanitarnym, ale pielęgniarki po rozmowie z pracodawcą godzą się i biorą do jednego już pełnego wymiaru etatu jeszcze jakąś 1/4, a nawet 1/2. Mhm. Jesteśmy naprawdę krajem misyjnym, jeżeli chodzi o pielęgniarki. Stale ich brakuje. Ale to oznacza, że teraz pielęgniarka zajmuje się większą liczbą osób. Standardowo to było ile osób pod opieką, a ile jest teraz? Pani redaktor, powiem tak, że na nas epidemia koronawirusa za bardzo nie odcisnęła piętna, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentami. Mhm. Ta opieka pozostała konstant. Ona się nie zmieniła. Myśmy nie opuścili ani jednego pacjenta. Właśnie za taką cenę, że pielęgniarka po prostu więcej pracuje. Natomiast mogę się pochwalić konkretnymi liczbami. Proszę bardzo. Myśmy w październiku, w ubiegłym miesiącu, pielęgniarki wykonały 19 902 wizyty domowe. Do tego też dochodzą jeszcze 428 wizyt lekarskich, dlatego że my mamy trzy produkty w ofercie dla pacjentów. Opiekę POZ-u, opiekę długoterminową i opiekę paliatywną. W tamtym miesiącu pod opieką Caritas Diecezji Opolskiej przebywało 3503 pacjentów. A ta liczba, podejrzewam, że rośnie też, księże dyrektorze, no bo nowe osoby są zakażane. Ten przebieg choroby jest różny, więc coraz więcej osób tej pomocy może potrzebować. Powiem pani redaktor tak całkiem jak na spowiedzi, mianowicie mamy taką, na nas wpływa taka lawina próśb o objęcie opieką i taki bezpośredni kontakt z pacjentem ze strony tych osób, które były objęte opieką innych podmiotów leczniczych, ale niestety te podmioty, one gdzieś się pogubiły. Mamy dzisiaj do czynienia z takim egzodusem personelu leczniczego ze środowiska domowego pacjenta. To nie jest dobre zjawisko. Powiem, że dzisiaj mamy czas na arystokratów ducha w służbie zdrowia, albo na po prostu arystokratów służby. Ale co to znaczy, księże dyrektorze? To znaczy, że jak gdyby z tego personelu medycznego wychodzi to powołanie. Czy oni są i dla kogo są? Czy potrafią być dla pacjenta, z pacjentem, przy pacjencie? Czy też przeważa troska o własne bezpieczeństwo? Czyli teraz w tej trudnej sytuacji widzimy, kto naprawdę jest powołany do tego zawodu, bo okazuje się, że nie wszyscy podołają temu wyzwaniu, tak? Obawiam się, że coś takiego ma miejsce. Mhm. Dodałbym jeszcze nawet więcej, że to środowisko, ale ja nie jestem od oceniania i tutaj od wyrokowania. No jesteśmy też ludźmi, prawda? Mamy też swoje słabości, swoje rodziny. No, też chcemy się nimi opiekować, to jest naturalne. Każdy lekarz jest, powiedzmy, albo mężem, albo ojcem. Dokładnie. Dziadkiem. I no, ale niestety troszeczkę mamy do czynienia z pewnym załamaniem solidarności w zawodzie. Mhm. Chciałabym zapytać też o akcję Wdzięczni Medykom, bo 3 respiratory trafiły już do szpitali na naszym terenie, ale wiem, że ma być więcej, to zdecydowanie więcej. Tak, to jest akcja Caritas Polska, która w Warszawie, która stworzyła taką okazję do dobroczynności. Wiadomo, że nie można generalizować o środowisku lekarskim. Mamy wielu wspaniałych lekarzy, którzy po prostu się wykańczają na polu walki, na froncie i z myślą właśnie o nich. Caritas Polska stworzyła okazję do dobroczynności i zaapelowała do osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych, do instytucji biznesowych, żeby jak gdyby spełniły te życzenia, te oczekiwania, które personel lekarski ma wobec społeczeństwa. No to jaki jest ten odzew?
Odzew jest ogromny, mianowicie Caritas Polska mogła zakupić 102 respiratory. 3 trafiły do województwa opolskiego. Sam je przekazywałem na Wróblewskiego do szpitala 2 i do Prudnika 1. Każde z tych urządzeń, każde jest warte 33 tysiące złotych. Oprócz tego Caritas kupowała także środki ochrony osobistej, łóżka, takie specjalistyczne, materace przeciwodleżynowe, dlatego że jeżeli ktoś leży, no to nie może wyjść ze szpitala z odleżynami. Mhm, oczywiście. A pozostałe 99 respiratorów, kiedy trafi do szpitali, wiadomo już do których? To one już zostały podzielone, tak. Już podzielone wiemy, są. Tak, i wiemy, że kolejnych 15, są pieniądze na zakup kolejnych 15. I tutaj bym nawet przy tej okazji zaapelował, jeżeli są jakieś szpitale, które nas słuchają, w tej chwili dyrektorzy, zarządy, mogą się także zgłosić, a my będziemy próbowali ich prośby poprzeć w Warszawie. Księże dyrektorze, jeszcze wracając trochę do tej pomocy pielęgniarskiej i osób chorych, które leżą w domu. No pandemia też wymusza od nas no właśnie nakładania kombinezonów, maseczek, oczekujemy na testy. Czy to bardzo wam utrudnia pracę? Bo z tego, co też słyszę, na testy dość długo się czeka, na wynik testów. No niestety mamy, nasze pielęgniarki pracują, prawda, w domu chorego. To nie jest szpital, to nie jest przychodnia, to jest dom chorego. Pielęgniarki często sygnalizują nam naprawdę dramatyczne okoliczności. One mają, oczywiście dzięki panu marszałkowi, mamy tutaj ogromny zasób środków ochrony osobistej. Ale tak jeden kombinezon, prawda, pełny rysztunek, to jest około 130 zł. Pielęgniarka musi go ubrać, wchodząc do chorego, dlatego że nie wie, czy ten pacjent jest zakażony. On sam nie wie, on ma objawy, ale czeka 8 dni na karetkę wymazową. Potem czeka 5 dni na wyniki wymazu i pielęgniarka musi wejść. Ona mówi, że troszeczkę ją boli takie zachowanie. Tutaj słyszymy o architektach służby zdrowia, którzy przygotowują podwyżki dla osób, które pracują właśnie w szpitalach covidowych. Ale ona mówi, a ja się ubieram na podwórku przed chorym, tak? Przed wejściem do tak zwanej lauby, sieni. Tam się ubiera w pełni rysztunek, bo ona nie wie, czy ona wchodzi do pacjenta covidowego, czy nie covidowego. Na wszelki wypadek stosuje środki ostrożności. Ta różnica temperatur między dworem, gdzie jest 10 stopni i mieszkaniem, gdzie jest około, nie wiem, 18-20, powoduje, że ona momentalnie zachodzi parą. Ona musi czekać 15 minut, pół godziny i dopiero potem wykonuje te świadczenia. Więc pielęgniarki, one nie pracują w podobnych warunkach, jak w szpitalach covidowych. One pracują w najtrudniejszych warunkach, bo w opiece domowej. No i gdzie też muszą... spodziewam się, przepraszam, że przerwę, ale też spodziewam się, że jeżeli taka pielęgniarka odwiedza na przykład 5 osób dziennie, czy też więcej, do każdego musi wejść w tym nowym kombinezonie, więc znowu przebieranie, znowu... Tak. No właśnie. I my mamy propozycję, żeby jednak stworzyć takie grupy osób, które by jeździły do pacjentów covidowych, prawda? Ale to trzeba takich ustaleń troszeczkę z innymi koleżankami, z innymi podmiotami, których patrząc na lewo i na prawo nie widzimy, dlatego że jednak w terenie zostały na polu walki generalnie pielęgniarki Caritasu. Mało tego, są właśnie zasypywane prośbami od podmiotów, od pacjentów, których podmioty lecznicze opuściły, troszeczkę zostawiły samych sobie. A czy pielęgniarki Caritasu rekrutują się do CWK, do szpitala tymczasowego? Nie, bo nie możemy ich wyprowadzić ze środowiska domowego. Pamiętajmy, że w środowisku domowym pacjenta jest więcej pacjentów, aniżeli we wszystkich miejscach opieki zorganizowanej, stacjonarnych, szpitalach, DPS-ach, ZOL-ach, hospicjach razem wziętych. My ciągle zapominamy o tym, że ludzie chcą się starzeć, chorować, a nawet umierać w domu. I to jest dobry trend. Należy rodzinę wciągać do opieki, zwłaszcza młode pokolenie, nad dziadkiem, babcią, ale nie wolno tej rodziny zostawiać samej. Wciągamy ją i zostawiamy sam. To jest w Polsce rodzina jest największym świadczeniodawcą usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. Mm-hmm. I chwała Bogu, chwała tym rodzinom, ale ten trend trzeba pielęgnować, trzeba go oszczędzać, dlatego że jeżeli ten filar opieki pęknie, to będą same negatywne skutki dla budżetu państwowego. A czy ma ksiądz informację, jak jest w innych województwach? Czy tam też pielęgniarki są tak obłożone, też biorą dodatkowe etaty, czy to ćwierć, czy pół, żeby właśnie pacjentów... Jeżeli chodzi o województwo opolskie, tak, to jeżeli chodzi o te kościelne placówki opieki domowej, jesteśmy uprzywilejowani. To jest taki niemiecki implant, który w postaci nowoczesnej ambulatoryjnej
pielęgnacji domowej przyjechał do nas przed 28 laty za sprawą arcybiskupa Nosola. Implanty mają to do siebie, że one się nie przejmują w każdym organizmie. Były też stacje opieki Caritas w Polsce, ale one tak przeszły ewolucję, one zanikły. Natomiast my od 28 lat ten system jest bardzo wydolny. On pokazuje swoją wydolność szczególnie w czasach epidemii. Gdyby nie było pielęgniarek właśnie tych domowych, no to nasze placówki stacjonarne po prostu by nie zdołały przyjąć tych osób, które wymagają interwencji medycznej. Księże dyrektorze, dużo zdrowia na księdza ręce. Wielkie podziękowania też dla pielęgniarek. Wszystkiego dobrego. Ksiądz Arnold Dreskler był dzisiaj z nami, dyrektor opolskiej Caritas. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże. Radio Opole.